10 największych wybuchów w historii. Dziś przedstawię wam listę największych wybuchów w historii, począwszy od niedawnych kończąc na naprawdę odległych czasach. Nagasaki. W czasie II wojny światowej, 9 sierpnia 1945 roku o godzinie 11.02 amerykański Boeing B-29 pilotowany przez Charlesa Sweeneya zrzucił na Nagasaki drugą w Japonii bombę atomową, która zabiła 75 tysięcy ludzi i zniszczyła blisko połowę miasta. Bomba wybuchła na przedmieściu Nagasaki dokładnie nad katedrą Urakami. Wtedy największą katedrą w Azji Wschodniej. Według pierwotnego planu zbombardowane miało zostać miasto Kokura, ale ponieważ było ono zasłonięte przez chmury, zdecydowano się zrzucić ją na cel rezerwowy, na Nagasaki. W przeciwieństwie do uranowej bomby Little Boy zrzuconej na Hiroshima, bomba Fatman, która spadła na Nagasaki, była wykonana z plutonu. Hiroshima w dniu 6 sierpnia 1945 roku startująca z wyspy Tinian Superforteca B-29 lotnictwa Stanów Zjednoczonych zrzuciła na miasto czterotonową uranową bombę atomową Little Boy. W chwili ataku w Hiroshimie przybywało około 370 tysięcy ludzi, stałych mieszkańców, osób dojeżdżających do pracy z okolicznych przedmieść, personelu wojskowego, koreańskich robotników przymusowych. Bombę zrzucono na centrum miasta. Eksplozja o sile około 15 kiloton trotylu i temperaturze 300 tysięcy stopni Celsjusza nastąpiła na wysokości 580 metrów zabijając natychmiast. 78 tysięcy mieszkańców i ciężko raniąc ponad 37 tysięcy. Za zaginione uznano 13 tysięcy osób. W wyniku choroby popromiennej tysiące ludzi umierają nadal. Badania nad długoterminowymi konsekwencjami są nadal prowadzone wśród ocalałych i ich potomstwa. Był to pierwszy w historii atak z użyciem broni nuklearnej. Drugi miał miejsce trzy dni później. Te dwie pozycje były obowiązkowe ze względu na okoliczności, w jakich doszło do wybuchu. CAR BOMBA, największa dotąd zdetonowana lotnicza bomba wodorowa. Jej moc według źródeł amerykańskich wynosiła około 58 megaton. Była to trójstopniowa bomba termojądrowa zbudowana i zdetonowana przez Związek Radziecki. Zdetonowano ją 30 października 1961 roku w archipelagu Nowej Ziemi. Bombę wykonano na specjalne polecenie Nikity Chruszczowa, jedynie w celu demonstracji siły. Przygotowania do konstrukcji bomby wodorowej trwały w zasadzie od końca lat 40. XX wieku, ale ostateczny etap w związku z jesiennym zjazdem partii komunistycznej, na którym Chruszczow chciał zameldować o eksperymencie, trwał zaledwie 4 miesiące. W pierwotnych założeniach ładunek miał mieć moc 100 megaton, ale ze względów bezpieczeństwa zdecydowano się zredukować to o połowę. Krakatau. Wyspa wulkaniczna znajdująca się w ciśnienie Sundajskiej pomiędzy wyspami Sumatra i Jawa w Indonezji. Wyspa jest aktywnym wulkanem klasyfikowanym jako statowulkan. 20 maja 1883 roku rozpoczęła się erupcja. Drobny popiół i para oraz gazy wydobywały się stale w ciągu kolejnych trzech miesięcy. W tym czasie otworzyło się kilkanaście stale aktywnych ujść gazów w obrębie wulkanu. 27 sierpnia 1883 roku doszło do jednej z największych odnotowanych erupcji wulkanów w dziejach ludzkości. Huk było słychać z odległości 3000 kilometrów. Zginęło prawdopodobnie około 40 tysięcy ludzi. Unoszące się na powierzchni oceanu ciała ofiar odnajdywane były jeszcze kilka tygodni po katastrofie. Gazy uwolnione do atmosfery sprawiły, że przez około 3 lata Słońce miało zabarwienie zielone, a Księżyc niebieskie. Toba. Superwulkan to wulkan, który powstaje wskutek potężnej eksplozji magmy, zalegającej w ogromnym zbiorniku kilka kilometrów pod powierzchnią Ziemi. Erupcja superwulkanu może być nawet tysiące razy silniejsza od największych erupcji zwykłych wulkanów. Z erupcjami superwulkanów związana jest koncepcja globalnej zimy wulkanicznej która jednak prawdopodobnie okazała się błędna. Wybuch superwulkanu zdarza się na ziemi średnio co 50-100 tysięcy lat. Erupcje takie nie zdarzały się w czasach historycznych. Wiadomo o nich tylko dzięki badaniom geologicznym. Ostatni taki wybuch miał miejsce około 26 tysięcy lat temu, natomiast wybuch wulkanu Toba na Sumatrze sprzed około 74 tysięcy lat był najsilniejszym wybuchem w czwartorzędzie. Nie wiadomo ile superwulkanów istnieje na świecie. Superwulkany odkrywane są za pomocą szczegółowych badań geologicznych. Kalderą superwulkanu może okazać się zarówno górska dolina, jak i polodowcowe jezioro rynnowe, ale właśnie Toba zasługuje tutaj na wyróżnienie. Kite Impact, a ten jest związany z wymieraniem kredowym. A było to masowe wymieranie jakieś 66 milionów lat temu, podczas którego wyginęło około 3 czwarte gatunków roślin i zwierząt żyjących na Ziemi, w tym nie ptasie dinozaury. Ogólnie przyjmuje się, że wymieranie to spowodowane zostało przez uderzenie masywnej planetoidy, co wywołało katastrofalne efekty dla globalnego środowiska, w tym przedłużającą się zimę z uniemożliwieniem przeprowadzenia fotosyntezy. Przez i plankton. Hipotezę impaktu potwierdziło odkrycie mierzącego 180 km krateru na granicy Zatoki Meksykańskiej i Półwyspu Jukatan w późniejszych latach 60. XX wieku. Zapewniło to rozstrzygający dowód, że granica KT reprezentuje pozostałości uderzenia planetoidy. Wielkie zderzenie. Aktualnie dominująca teoria naukowa, starająca się wyjaśnić pochodzenie Księżyca. Według tej teorii Księżyc powstał w wyniku kolizji między młodą Ziemią oraz planetą wielkości Mars, nazywaną w tej teorii Teą. Niestety to zdarzenie jest bardzo prawdopodobne, jednakże nadal pozostają kwestie nierozstrzygnięte przez naukowców. Sprawa jest nadal badana, jednakże można brać pod uwagę, że do takiego zdarzenia doszło. Rozbłysk Magnetara. Magnetar powstaje z największych istniejących gwiazd o masach kilkadziesiąt razy większych od Słońca wskutek wybuchu supernowej, podczas którego w przestrzeń ucieka duża część materii gwiazdy. Wyjaśniając tak najprościej, gwiazda, której masa początkowo wynosiła ponad 40 mas Słońca, staje się na tyle mała, że po jej wybuchu pozostaje tylko gorące i gęste jądro. 27 grudnia 2004 roku do Ziemi dotarło promieniowanie pochodzące z Takiej eksplozji, która miała miejsce na powierzchni magnetara SGR 18620. W roku 1998 podobne wydarzenie spowodowało nawet mierzalną zmianę jonizacji jonosfery ziemskiej. Długie promieniowanie gamma, pojawiające się izotropowo na sferze niebieskiej mniej więcej raz na dobę i trwające od kilku milisekund aż do 7 godzin nagłe wzrosty natężenia promieniowania gamma w niewielkim obszarze nieba. Są to najjaśniejsze źródła promieniowania znane we wszechświecie. Rozbłyskom towarzyszą również tzw. poświaty. Wszystkie zaobserwowane błyski gamma pochodzą spoza naszej galaktyki. Nie ma znanych procesów fizycznych we wszechświecie zdolnych do wytworzenia takiej energii, dlatego uważa się, że rozbłyski gamma cechują się wyrzutami energii, które są skoncentrowane w pewnym kierunku. Wielki Wybuch model ewolucji wszechświata, uznawany za najbardziej prawdopodobny. Przed powstaniem teorii wielkiego wybuchu obowiązywał powszechnie uznawany pogląd, że wszechświat jako całość jest niezmienny w swej budowie i wieczny. Pogląd ten poparł początkowo m.in. Albert Einstein. Teoria ta opiera się na obserwacjach wskazujących na rozszerzanie się przestrzeni. Obserwacje te wskazują, że wszechświat rozszerza się od stanów, w którym cała materia wszechświata miała bardzo dużą gęstość i temperaturę. Jeśli chodzi o teorię powstania świata: przez wielu naukowców sam wybuch nawet nie jest częścią tej teorii, ponieważ uważają, że energia wtedy rozchodzi się z punktu centralnego do innych części wszechświata. W tym wypadku to sam wszechświat rozchodzi się na wszystkie strony, zaczynając swoją ekspansję. Nie przejmując się jednak prawami, które i tak przecież nie dotyczą kosmosu, to można gdybać, iż był to początek największego wybuchu, który kiedykolwiek istniał w naszym wszechświecie. Wybuch był tak potężny, że właściwie nawet teoretycznie nie da się go porównać do niczego innego. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, a w komentarzu napiszcie o czym chcecie kolejną dyszkę. Ponadto zapraszam Was na kanał Światowa Historia, na który staram się również codziennie dodawać nowe filmy. Trzymajcie się, cześć.